Przybosia, poety, eseisty, tłumacza, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. 6 października przypadnie 45. rocznica jego śmierci. Swój wiersz przeczyta teraz Julian Przyboś. To jest nagranie z archiwum Polskiego Radia z lat 60. Dwa wiersze. Zimą mroczną, bezdzienną, czarną od chmur zimą, wlokłem się senny, ociemniały z tęsknoty, z dymów ku dymom, rozwłóczonym nocnymi pociągami, w mroku z czerwonymi iskierkami z lokomotyw, zimą długim tunelem ku tobie wiosennej, niezliczonymi odjazdami dłużąc czas, tę ruchomość opuszczoną nocy, czekałem na wybuch. Wiatr skręcał z dymu i rozplatał powróz ląd gasnący. Słońce wysadziło z ciemności twój pokój. Jakby piorun po piorunie bił w to miejsce, zestrzeliłem w jedno przestrzeń w błyskawicznym zatrzasku wzdłuż torów. Dojechałem do ciebie z pierwszą burzą. I znów od twoich oczu promieniami przestrzeń porozjarzony słońcami Adriatyk niesie mnie w tęczy śmigła. Ach, do ciebie w westchnieniu to wszystko powietrze wysłane przez kwiaty, gdybyś tu ze mną była, przez kwiaty pomarańcz. Tu, gdzie krajobraz ze światłem tak złotym, jakby je Tycjan dzień w dzień błogosławił wszystkimi obrazami naraz. Wytężyłem tęsknotą jak radar i odkryłem cię we mgle Warszawy. Trzymasz w ręce słonecznik ze pszczołą. Jaką lotną pocztą światło nadać, abyś rozjaśniła czoło? W promieniach obcej sławy mijam Piazza della Signoria. Czy widzisz mnie, miła, czy słyszysz? Szczęśliwy, że byłbym szczęśliwszy, gdybyś tu ze mną była. Dwa wiersze Juliana Przybosia. Ta poezja Przybosia, poety, eseisty, tłumacza, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. 6 października przypadnie 45. rocznica jego śmierci. Swój wiersz...